Wszystko? Jak tam wieść dyplomatyczne? Maurowie obecnie są w wojnie. Świetnie, dziękuję, Boże! Maurowie dołączyli do wojny z Mediolanem. Tu troszkę ich pokoszą jeszcze z morza. Dojrzewanie, powiększenie świty i kończymy turę. Te zamki muszą być takie daleko. Jakbym zdobył Brno, to bym się cieszył, bo... Brno, jakie Brno? Wiem. Odkrywca zera, czyli rozwinęła się matematyka, pamiętam. Dobra, ty dalej. O, nie zbuntowali się, świetnie. O, i w tym momencie mam już fajną armię. Tutaj. Do szkół od razu. A wy macie się udać właśnie do zamku aż. A jak tutaj z Francuzami? Pancerna straż, no matko boska, skąd ty bierzesz na to pieniądze? Człowieku! Jedną armię nie dam rady. Serio. Dobra, widzę, że feudalni się zbudowali. Tutaj kolejnych kuszników. Gdy potrzebował. A tu może... Do szkół tych. Zawsze lepszy pancerz. Neutralna armia. Kurczę, walka z Mediolanem i Francją naraz nie jest dobrym pomysłem. O mój Boże. Bardzo bym chciał to zniszczyć. Są tylko trzy oddziały. A jak tutaj w ogóle z waszym zadowoleniem? Może być. To może znajdziemy, znaczy może to Marsylię bym jeszcze. Skusiłbym się na Marsylię i się skuszę teraz na nią. Tak, bierzemy ich. I zostawiamy sobie tych dwóch tutaj. Idziemy na Marsylię. Wow, panowie, nie bez takich. Rekrutuj. I rekrutuj więcej. Nawet miał tu bunt jakiś. Tego nie bardzo chcę. Jeśli zdajemy Mediolan, to będzie już bardzo dochodowe miasto. Kardynał nominowany. Francuski, świetnie. Papież bardziej będzie jeszcze bardziej będzie właził. Francuzi będą jeszcze bardziej właźć do tyłka papieżowi. Powiedziana wojna, Dania, Anglia. To mnie cieszy, bo Anglia teraz się prowadzi z Danią wojnę, to nie będzie się palić, żeby ze mną też prowadzić. Tym bardziej, że Szkocja coś ich tutaj zaczyna mocno naciskać z tej strony. I ze Szkotami, czy kurde, ze Szkotami na przykład. Francuska stolica. Wstrzymaj ogień. Bardzo wymagająca. O właśnie, z wami chciałbym. Może sojusz się z wami da z nimi zawrzeć. Jak Szkocja wygląda? Dyplomacja, Szkocja. Szkocja ma... Nienawidzę tego Mediolanu. Sprzymierzeńcy ze wszystkim macie sprzymierzenie. Dobra, a jak wyglądacie na tutaj? Jesteście gorsi ode mnie. Z Francją? Francja już w ogóle buty czyści. Jestem silniejszy od was obojga. Razem dopiero jakbyście zaatakowali, to może mielibyście szansę. Wow, gdzie ty idziesz mi z tą armią? Zrobimy tak, że zajmiemy teraz Dion. O, tutaj idziemy. No, zajęcie Dionu byłoby mądrym posunięciem. W razie idziemy tędy. Was chcę cofnąć. O matko. Dobra, konnica przede wszystkim do ulepszenia. Wy. I wy. Tak jest. W ten sposób. A ty, mój drogi, idziesz tutaj. Dobra, tu już mamy. Teraz doszkul ich wszystkich. Feudalni. Konnica w tej kolejności.
ci. I świetnie, nie mamy więcej możliwości ruchu. O matko, ci jeszcze będą czekać. Dobra, momento. W takim razie zrobimy tak. Tu, fort, buduj mi proszę, dziękować. I teraz ten fort może mi posłużyć. O, widzicie? Będą mogli przesiedzieć. I dzięki temu nie zbuntują się. O, to jest też taki plus. Co wy tu macie jeszcze? Budowa. A, właśnie, miałem jakieś miasto tam ulepszyć. Tutaj jest. Wielki kamienny mur, poproszę. Macie duże podatki. Tu są normalne podatki, ale też nie mamy pieniążków, żeby tam wam dopomóc jakoś szczególnie. Tu mi jakaś jedna mała oddział bandytów hasa. To się w ogóle Sycylia znalazła jeszcze? Wow. Dobra, nie wnikam. I Marsylia, która będzie za parę tur moja. Świetnie. Utrzymaj oblężenie, oczywiście. On tego nie obroni, nie ma szans. Tu moja armia już cię na Dion. I w takim razie będziemy koniec. Jeszcze zobaczymy te. Ogłoszono sojusz. Rusz, cesarstwo niemieckie. Kardynał umiera. Rycerze, świetnie. Wieści rodowe. Jak gracie, to bardzo polecam wam właśnie wycofywanie, tak jak tutaj zrobiłem. Widzicie, ja tu mam już z doświadczeniem oddziału i jeszcze z lepszym pancerzem, czyli strata ich jest nieporównywalnie większa do utraty na przykład świeżego oddziału. Tutaj zawsze miejcie to na uwadze, jak gracie. Że lepiej... Zaatakuj frakcję. Kurde. Przyjęto obojętnie. Nie, oni nie będą chcieli w ogóle ze mną gadać. Musiałbym naprawdę mieć tam posłuch wśród nich. Odpowiedni książę. Religijny, to jest plus. Rycerskość, lojalność i dowodzenie. Świetnie. Gdzie? Zaręczony. Bardzo ładnie. Gildia Mistrzów Złodziei. Gdzie? Marsylii. Gildie zawsze są. Mediolan, wykryto agenta. Nowa misja. Przerwi działanie wojenne... O nie! No! Nie! Burza na morzu, gdzie? Wow. Tutaj. Dobra. Nieważne. Daleko. Nie interesuje mnie. Burza na morzu. Budowa zakończona. Wielki kamienny mur. Tutaj. Świetnie. I to może się przyda w takim razie... No... No niczego na razie się nie przyda. Znaczy, jeden dodatkowy oddział mogę za darmo utrzymywać. Wzrost cech, lojalność. Kto? U kogo? Oj, tam ty siedzisz w mieście, no to... Pucuj buty. A, czy chcesz ulepszyć tę gildię? Jasne. Zawsze ulepszamy gildię, kiedy tylko się da. Oczywiście. Mam gdzieś ekskomunikę. Dobra, co ty masz? No, taka trochę ciężka armia. Dobra, tutaj najwidoczniej zaatakujemy. Tu jeszcze atakujemy nocą. Automatyczne, pełne zwycięstwo oczywiście. Strać, przestałem się z nimi bawić. Splądrzył saty 16 017 w zasadzie. Bierzemy. Do szkół. Napraw, tak, napraw mi mury. To było świetne. Dobra, tutaj jeszcze werbunek. To mnie nie kochacie. Ekskomunika. Nędza. No wiem, że ekskomunika przeszkadza i to bardzo, ale... Misja nieudana. Nie mogę ciągle się wstrzymać. Oni mnie atakują i im nic nie robisz. Więc mam cię gdzieś. Po prostu mam cię gdzieś. Tak, gdzieś. Interesuje mnie, że będziesz płakać. Mam cię gdzieś. I... Aha. Nareszcie nie wybudowałem tych... Taran.
W ten sposób. Ciekawe, czy się uda to zniszczyć. Czy to, bo to jest tak, ma troszkę straży, ma kuszników. W zasadzie chyba się uda. No zobaczymy. No mam nadzieję, że nie sprowadzi jakichś posiłków w ekstra szybkim tempie, więc... Jeśli dająbym Dion, to już jest moje. Wtedy zajmujemy... Nie chcę się pchać za bardzo do cesarstwa niemieckiego. Tym bardziej, że tutaj już szykuję kolejną armię, którą właśnie ruszę na Francuzów. A później Anglików. Więc jak już przejmiemy tą część tutaj, tą jakby, no będziemy bardzo silni i możemy spokojnie obrócić się przeciwko Maurom. Wiem, że prowadzę walkę po prostu na wszystkich możliwych frontach. Ale trudno się mówi. To jest w ogóle u mnie królem. Król. Gdzie ty jesteś? Aha, oblegasz właśnie miasto. Dobrze by było, jakbyś umarł. Wtedy ekskomunika by została zdjęta. Ale on ma chyba niezłe dowodzenie. Tak jest. Choć to tylko człowiek, otaczająca go aura przywództwa wpływa na wielu podczas bitwy. Świetnie. Ten drugi. No ten drugi to jakiś laik. Uczy się dopiero. Dyplomata. No tak, chętnie. Chciałbym bardzo sojusz z Wenecją. Bardzo bym chciał sojusz z Wenecją. Albo z cesarstwem niemieckim. Jeszcze raz. Czy Mediolan ma z cesarstwem niemieckim? Nie ma z cesarstwem niemieckim. Czy cesarstwo niemieckie ma z kimkolwiek? Gdzie ty jesteście w ogóle? Wrogowie. Mediolan. Bardzo mnie to cieszy. Sprzymierzeńcy Francja. Dupa. Chyba, że zerwę umowę. Zerwę z nim. Zażądasz, by zerwali i ze mną zawiązali. Choć to się może nie udać. A Wenecja? Wenecja, właśnie jest Wenecja. Sprzymierzeńcy też Mediolan, nie. Trudna sytuacja polityczna, no. W jednym i w drugim jest trudno cokolwiek zrobić. Patrz, tu mam pieniążki. Na pewno wielki ratusz, to się przyda. Muszę zadbać o swoje miasta. Ratusz. Tutaj się doszkalają. Się budują mury. O, a tu się Anglicy pojawili. No masz, ciebie nie zauważyłem. Dobra. Czym już wiem, że muszę tutaj coś zwerbować. Powiedzmy, mam mnóstwo pieniążków. No zwerbujemy oddziały, które będą mogły jakby działać prewencyjnie na terenie Półwyspu Iberyjskiego. No to mnie zaskoczyło aktualnie, że przypełzło mi to coś takiego. Utrzymanie kosztów zerowe. Dla 5, no w takim razie dwóch kuszników. I bardzo bym chciał właśnie ratusz tutaj widzieć. Tak, z komunikami jednak daje bardzo dużo minusów. Bardziej, że tak. Wy idziecie tu. Teraz wy i już macie w ogóle broń ulepszoną, to jest bardzo fajne. Na wiadomość. Idziecie tu. Z kolei idziecie tu. O właśnie, to jest armia, którą lubię już. Potężna. Majestatyczna. I silna. Tak jest. Wiem, pieprz od rzeczy jak zwykle. Drogi. Tutaj może jakoś. No idziemy na Francuzów w takim razie. Tutaj nic. Tu się znaczy już buduje. Dobra. No. To w Mediolan zajmiemy za chwilę. To też wybudujemy kolejny oddział po prostu i przejmiemy ten Mediolan. Ale... Czy ja chcę dyplomatę? Nie, kurde, nie chcę tu dyplomaty. Dyplomatę mam przecież tutaj. Gdzieś, prawda? Gdzieś tu miałem kiedyś dyplomatę. Fajnie by było, jakbym go znalazł. Nie znajdę go. Tu gdzieś.
agenci, dyplomata, proszę, dawaj go. Jesteś tutaj, tak? Dobra. Co to jest? Wiedźma. Wiedźmy dawno nie widziałem. Ja chcę, żebyś się udał do Frankfurtu. Bo nigdzie bliżej nie widzę żadnego ich wysłannika. No i kończymy turę. I Mediolan jednak się zdecydował mnie zaatakować. Będzie ciekawie. Dużo ich tu. Będzie dobra, tych zniszczymy na pewno konnicą. I to chyba samą konnicą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, pięć nawet. Króla zostawimy z oddziałami, żeby mógł walczyć normalnie. Stocz bitwę. Muszę to poprowadzić osobiście, bo coś czuję, że komputer zrobi mi tu w topę. Rada pije się. Kupiłem dzisiaj jakąś hopkolę. Jezus Maria, jakie to jest obrzydliwe. Nic innego do picia nie mam, to trudno. Do tego atakuje w śnieżycy. No bardzo ciekawe. Bo to będzie znacznie pogarszać skuteczność jego kuszników. Z moich też. Ale trudno. Rozpocznie rozmieszczanie, oczywiście. I przede wszystkim was to do tyłu, poproszę. Was do tyłu. Konnica z tobą do przodu. W ten sposób. I króla też gdzieś tutaj. Dobra, już wiem skąd zaatakowali, tylko najpierw zajmiemy się tym, że wy jesteście grupą. Zrobimy was jako grupę. Pokażcie się. Świetnie. I teraz tak, wy. Od razu szarża. Wy szarża. Może na tych. Ten domek mi trochę przeszkadza. Wy szarża tutaj. Wyszarża na tych i wy też w zasadzie na tych. A ja się obrócę teraz na spokojnie w stronę nowego zagrożenia, czyli tych. Nic nie widzę przez to mleko. Dobra. Wy się ustawcie tak. Wy ustawcie się od razu. Jak się macie tu? Aha, wy tak jesteście. To wy z kolei ustawcie mi się w ten sposób. Wy tutaj. Wy i wy z kolei tu, w ten sposób. No. Wślemy ich na flanki. A króla z tyłu, żeby poprawiał morale. Świetnie. To powinno rozwiązać problem. Dobra, moja konnica już ruszyła. Bardzo lubię patrzeć, jak oni tak jadą. Nie wiem, czy w ogóle uda im się pierwszy raz wystrzelić. Bardziej, że to już jest szarża. No właśnie, o tym mówiłem. Bardzo ładnie. O, jeszcze w plecy dostanie za chwilę. Kusznicy nie mają najmniejszych szans z konnicą. Ohohoho, jak ładnie. Po prostu na plecy dostaną. No to będą bardzo szybko umierać. Dobra, jak wam tu idzie? Miotacze to byli jeszcze. Zapomniałem o jednej istotnej rzeczy. Momento. Nie uciekać. To jest bardzo istotne. To jest w ogóle jakiś zamek? Czy gród? Masz katapultę. To mi się nie podoba. No, ale jego posiłki zostały już praktycznie rozbite. Zdziesiątkowane. Powiedział nawet. No.
Ja straciłem trochę konnych, nawet niedużo. Jestem zaskoczony. Generał zabity jeden. Świetnie. Tak, patrz, widzicie co? Ty go goń, a wy... spokojnie ustawcie się w inną pozycję i zaatakujemy po prostu z boku. Tutaj się ustawcie mniej więcej. O, w ten sposób. Będziemy atakować... z flanki. Szczególnie te katapulty. One są groźne bardzo. Szczególnie jak trafią. Szczególnie. Ciągle mówię szczególnie, wiem o tym. Widzę, że ten zauważył w ogóle już porażkę swoich ludzi. Czy mój generał tam goni za kimś istotnym, czy... się męczy niepotrzebnie? A, dobra, zostaw ich już. Nic nie zrobią, więc spokojnie. I was jeszcze bym chciał tutaj, żebyście ustawili właśnie. W ten sposób, dziękować. No nic nie widzę. Lerne mleko. I zobaczmy, co ten zrobi teraz. Was zrobimy drugą grupą. Nawet dobrze, że katapulty ustawił po tej stronie, widzicie, bo od razu uderzę konnicą. No, ustawimy się mniej więcej tutaj, żebym nie miał tego zasięgu, takiego strasznego. Bo to naprawdę ma duży zasięg. Na speedzie, więc nie ma problemu. Zdążycie tutaj podejść szybko? Nie zdążycie tutaj szybko podejść. Więc ja bym was chciał wysłać w ten sposób. O, ustawcie mi się tutaj tak. No, to będzie 100 razy lepsze. No właśnie, o, się złamał właśnie teraz linię. To do zobaczenia. Tak. Wy na pewno tutaj. Może wy się pośpieszcie, co? Tak trochę. Minimalnie chociaż. Dobra, wy się już tutaj dojechaliście. W takim razie... ty jedziesz na tych. Ty jedziesz atakować tu tych. Ty z kolei wspomagasz szarżę na tych. A ty jedziesz od tyłu i atakujesz katapulty. Wy do tyłu. Jak to wygląda walka? Może jednak nie. Za dużo ich tam. Ale wy teraz do przodu. O, świetnie. Generał zabity. O to mi chodziło. Czyli ty do tyłu, już nie jesteś potrzebny. W ogóle wy do tyłu. It is unwise to praise the day before sunset. But our men are winning the battle and forging a worthy victory. Świetnie. Wy sobie odpocznijcie trochę, zaraz się okrążymy.
bardziej król niech też idzie z tamtej strony. O, i tutaj się właśnie zaraz w nich biją. Pięknie, i teraz ich właśnie okrążyć. No i właśnie po co się przydają czasem chłopi? No, zwykli chłopi, wiecie, miałem trzy oddziały chłopów. Naprawdę się przydali. Ci w tym momencie też spanikują. I dziękuję. Kontynuuj. Ja chcę ich tu chcę zadać jak największe straty im. Żeby nie mogli się już odbudować tak szybko. A, ci bardzo ładnie koszą ich. To w takim razie przyspieszamy czas i pozwalamy się dziać. Aha, ci w ogóle zostają wybici przez tych. No, to będzie na tyle. No, panowie, tam chciałbym, żebyście zaatakowali. Boże, no. Czy problem jakimś z kolizją, czy co? Wykrywanie mi teraz. O Jezu. Tak, dziękować. A, bo tu jest w ogóle jeszcze ich oddział. Jakiś tam mały. To nie jest, jakiś jeden człowiek biega. Mój Boże, gdzie ty jesteś? No, bardzo ładna bitwa. Te straty, że w ogóle mam tam 140, to głównie te chłopi poumierali z tych oddziałów chłopskich. Wybaczcie mi, ale nie pozwolę wam. Splądruj osadę oczywiście. Stracił wszystkie... Nie, ma jedno miasto jeszcze. Nowe zagrożenie. Należy wieści od kupców z Dalekiego Wschodu, że przerażające nam... A, Mongołowie nadchodzą. To nie jest dobra wiadomość. Do szkół. Tych do szkole. Co mogę rekrutować? Milicja kusznicza. Kuszników. Milicja chłopska. Chłopscy kusznicy. To nie są ci sami. Szlak. Tych już też mam tutaj przygwożdżonych. Kurde, no. To nadal jest... Niezadowoleni są? Niepokoje, odległość od stolicy, nędza. No, zmniejszę wam podatki, tyle no. To na zawsze działa. Wow, trybuszet mogę budować. To jest już coś. Do szkół. Na pewno milicji, znaczy ochotnych oszczepników. Najlepiej rozwinięta frakcja. A, dziwicie się? Jak tutaj z porządkiem publicznym? Jest nieźle, nie jest źle. O tak powiem, że nie jest źle. Nie będziemy nikt ruszać. To moje dwa główne zamki. I teraz mogę się właśnie przemieścić całą armią tutaj. Tak jest, mogę. Świetnie. I od razu doszkoli też tych, proszę. Dużo, Boże, armia kuszników. Czy ja tam chcę zaatakować? Czy może podtrzymać tutaj tą armię? Jak u ciebie z lojalnością? Średnio. Co ci Anglicy tu planują mi zrobić? Pamiętam, widziałem, że tutaj mi wylądowali Anglicy i nagle się schowali.